Dziękuję za serdeczne przyjęcie. Bardzo. Bogusław Kaczyński, ulubieniec publiczności, zdobywca 3 Wiktorów i Super Wiktora, laureat 3 Złotych Ekranów, kawaler Orderu Uśmiechu, był gościem Międzynarodowego Festiwalu imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Znany krytyk muzyczny i konferansjer posadził w Buskim Parku Zdrojowym drzewko swojego imienia, odsłonił też specjalne słoneczko w Alei Gwiazd. Wieczorem poprowadził galę operowo-operetkową Wielka Sława to Żart. Jaki był Pana debiut sceniczny i kiedy? A to dawne dzieje. Miałem wtedy 3,5 roku, kiedy po raz pierwszy wystąpiłem publicznie i muszę się pochwalić przed Panią, że grałem w ogromnej sali. Byłem bardzo maleńki, ojciec stał w kulisie, a publiczność była oczarowana tym malcem grającym i biła brawo i wołała bis. Ja nie wiedziałem, co to znaczy. Ojciec pokazał mi, skinął głową, że trzeba powtórzyć utwór, więc go jeszcze raz zagrałem, a potem jeszcze raz, a potem ojciec zabrał mnie za rękę i wyprowadził ze sceny, bo gdyby tego nie zrobił, to bym do dzisiaj grał, tak jak do dzisiaj występuję od tamtej chwili na estradzie. Od wielu lat Pan oczarowuje widownię. Jak Pan to robi, że przez tyle lat Pana ludzie uwielbiają Pana słuchać i podziwiają? Ja myślę, że recepta jest prosta. Trzeba kochać to, co się robi. Trzeba wierzyć w to, co się robi i trzeba kochać publiczność. Ja ze specjalnym sentymentem podchodzę do publiczności w kraju, za granicą, po prostu ją uwielbiam. No i publiczność mi to odwzajemnia i na koncertach, a jeszcze bardziej podczas mojej choroby kilkumiesięcznej, kiedy byłem w szpitalu, dostałem 10 tysięcy maili od telewizji, dostałem listy, prezenty, misie, słonie, świętoobrazki. To wzruszające było. No, na to trzeba było sobie zapracować. I chyba zapracowałem, z tego wynika. Jest Pan człowiekiem niezwykle zapracowanym. Jak znajduje Pan czas i energię na swoje pasje i czy można nazwać Pana pracocholikiem? Proszę Pani, jestem chorobliwym pracocholikiem, ale kiedy zdarzył się ten wypadek, udar mózgu, ciężki udar mózgu, powiedziałem sobie, leżąc w łóżku szpitalnym sparaliżowany, że koniec mojego życia takiego będę żył teraz zupełnie inaczej. Koniec kalendarza wypełnionego po brzegi terminami. Już nie będzie kalendarza wypełnionego. Będzie więcej czasu dla mnie, dla przyjaciół, do zwiedzania Polski, ciekawych rzeczy, ciekawych miast, których dotychczas nie widziałem, bo nie miałem na to czasu. Jakiś czas tak było, rzeczywiście. Ale teraz nie chcę Pani pokazywać mojego kalendarza, jest czarny. Termin goni termin. No więc jestem niepoprawny, czyli pracoholizm, niepoprawny pracoholizm. Jaka jest Pana ulubiona opera, jaki ulubiony film, przedstawienie? Proszę Pani, oczywiście, że mam ulubione rzeczy, ale one się zmieniają. Co pewien czas inny film czy inna opera jest moją ulubioną operą. Nie rezygnuję z tej poprzedniej w żaden sposób, ale ta inna jest modniejsza w tej chwili, bardziej mi się podoba. Modniejsza, mówię, nie dla publiczności szerokiej, modniejsza, to ja ją lubię, w moim rozumieniu modniejsza. Zawsze słucham z wielkim zainteresowaniem Toski Pucciniego, Carmen, Bizeta, Madamy Butterfly, Otella, dzieł Wagnera, dzieł Ryszarda Straussa. To są nieprzemijające wartości zawarte w tych dziełach, a sztuki teatralne, sfilmowane sztuki, na przykład Sonata Jesienna, to będzie film Bergmana. To jest chyba najpiękniejszy film, jaki widziałem. No, nie licząc Przeminęło z wiatrem i nie licząc filmu Noce i dnie. Podobno kolekcjonuje Pan zabobony teatralne. Oczywiście. Który z nich uważa Pan za najciekawszy? Wszystkie są ciekawe, bo one są częścią naszego dziedzictwa narodowego i należy je pielęgnować, żeby dbać o to w ten sposób, aby teatr nie stał się jeszcze jedną więcej instytucją na świecie. Teatr ma swój czar.
ma jakiś urok niepojęty, niewysłowiony i te zabobony są częścią tego uroku, które powodują, że teatr jest czymś specjalnym. Jak wygląda dzień Bogusława Kaczyńskiego? Proszę Pani, na szczęście znajduję się w tej sytuacji dobrej, na którą czekałem, o której marzyłem miesiącami, że jestem samowystarczalny. Sam się kąpię, sam się ubieram, sam wszystkie swoje potrzeby osobiste załatwiam, więc to jest moje szczęście. Część dnia pochłania ta czynność. Potem mam pracę w biurze, mam spotkania z dziennikarzami, z moim środowiskiem, z moimi kolegami, a potem rehabilitacja. Codziennie przychodzi rehabilitant i codziennie mamy ćwiczenia bardzo mozolne. Pani sobie nawet nie wyobraża, bo tu chodzi nie o ćwiczenia, jak je rozumiemy. Ja bym je tak rozumiał, ćwiczenie. To chodzi o uruchomienie mózgu, żeby mózg przypomniał sobie o rzeczach zapomnianych, o tej rzeczy, o której mózg zapomniał. No i to się udaje, bo są widoczne postępy i jestem żywym przykładem człowieka, który uczy innych, że przez ciężką pracę można dojść do efektów. Teraz piszę książkę, którą poświęcę, zadedykuję chorym ludziom, cierpiącym ludziom na to, co ja. Jest wielu tak cierpiących bardzo, aby uwierzyli, czytając tę książkę, że wiara czyni cuda. Należy założyć sobie, dojdę do zdrowia, muszę dojść do zdrowia, tylko muszę ciężko pracować. No i myślę, że książka ta pomoże wielu ludziom w całej Polsce. Dziękuję panu za udział w programie, a państwu za uwagę. Naszym gościem był Bogusław Kaczyński. Dziękuję bardzo.